W tym odcinku Arek proponuje zatrudnienie roszczeniowemu klientowi. Takie coś to ja bym tempo zrobił. Bierz tempo, rób to i dzisiaj cię zatrudniam. Mówię, dzisiaj cię biorę na pełen etat. Ja muszę to złożyć, tamto zrobić. Rafał kontynuuje walkę ze zderzakiem. Robimy to, moje auto, robimy to. Zapada decyzja o nowym kolorze Audi TT. Pan mówi, pracownik pracuje. Stłuczka może zdarzyć się każdemu. Na szczęście są fachowcy, którzy potrafią zadbać o nasze samochody. W tej serii pokażę Wam, jak od kuchni wygląda praca lakierników w warsztacie Art Garage. Arek Welszew. Trzecie pokolenie lakierników w rodzinie. Przejął zakład po ojcu, z którym nie zawsze nadają na tych samych falach. Nie lubi stać w miejscu, dosłownie i w przenośni. Uśmiechnięty, energiczny i głośny. Fan motoryzacji i tuningu. Po godzinach i nie tylko jeździ ukochanym Audi TTS, które jako wizytówka warsztatu niejednokrotnie zmieniało kolor. Rafał, pseudonim Rzeźba. Fachowiec w swojej dziedzinie. Spec od demontażu części i lakierowania, jednak jego domeną jest rzeźbienie. Przy pomocy szpachli potrafi zamienić obite błotniki i drzwi w dzieło sztuki niczym Michał Anioł. Skromny, ale szczery do bólu. Prywatnie posiadać własnoręcznie stuningowanego Golfa 3 VR6. Krzysztof, lub po prostu ojciec. Emeryt, jednak nadal gotowy do pracy i pomocy synowi. Doradzi przy mieszaniu lakieru, wypędzluje to i tamto, a jak trzeba, to i przedłuża czy zreperuje. Człowiek z dystansem, spokojem i masą historii pod tytułem Kiedyś to było. Lubi relaksować się w ogrodzie, przycinając drzewka i karmiąc rybki. Przed Wami lakiernicy. Kolejny dzień w lakierni Art Garage. Rafał zabiera się za składanie zderzaka, a duet ojciec-syn stoi przed wyzwaniem pod tytułem klapka Kia Carens. Niby proste auto, a nawet tacy fachowcy nie mogą otworzyć wlewu. Czyżby jakaś magia? Ukryty przycisk? A co z tą klapką? Dozwoniłeś się do tego klienta? Nie raz brałeś klapkę i się okazało, że jest zły kolor, no. Dobra, weź i zobaczymy, czy będzie okej. Okay. No wie pan co, mamy problem, nie możemy klapki otworzyć. W końcu kapitulacja i trzeba sprawę skonsultować z właścicielem. Klapkę zdejmujemy, ponieważ trzeba dobrać z niej kolor. Bierzemy do mieszalni, po prostu bierzemy klapkę w lewo paliwa lub jakiś inny element z auta, numer lakieru spisujemy z samochodu i dorabiamy kolor. Chwila, idę do auta. Z bagażnika mam otwierać tą klapkę? Aha, to ja już wiem gdzie. Dobra, ja idę. Ja wiem już gdzie, tak. Dobra, to zaraz sobie poradzimy, no. Dobra, wszystko wiemy. Proszę bardzo, klapka otwarta? Otwarta. Honor lakierników uratowany. O, w Kii był problem taki z klapką, ponieważ chyba jest uszkodzony mechanizm otwierania, elektryczny. Trzeba było zadzwonić do klienta i się zapytać, jak otworzyć klapkę. Klapkę otwiera się z bagażnika. Czy to już koniec problemów? Nie. Klapka jest przymocowana za pomocą śrub, które nie mają ochoty się odkręcić. Kręci się w miejscu. Nic nie robimy. Nawet jak otworzyliśmy tą klapkę, to nie dało jej się wymontować, ponieważ było tak śruby przerdzewniałe, że nie dało się tego odkręcić. Ja już nie chciałem tego odkręcać, ponieważ urwie się śruba i co wtedy? Trzeba jechać kupić nową klapkę. Mimo tych początkowych perturbacji, naprawa powinna być prosta i szybka. Kia miała lekką stłuczkę, prawie nic się nie stało. Arek zaczyna od demontażu. Na początek pozbywa się lampy, aby dostać się do zaczepów. Zderzak wystarczy odkręcić częściowo, to ułatwi obróbkę narożnika błotnika. Ja pierdzielę. Gdyby tam się zaczep nie urwał, uważaj. Nie no, no odpadł mi błotnik, no to jest wszystko w szpachlu przecież. Niestety okazuje się, że Arek nie będzie pierwszym rzeźbiącym ten element. No. No, tylko tak wygłaś to. Wiem, wygładziłem, no. Teraz na to zaciągnę, no. No wow. Zawsze to już w szpachlu. Ja pier... O, to ma no. Tak, całe równo zaciągnik. No, nie wiem, jak my się wyrobimy z tym wszystkim. Ilość materiału rzeźbiarskiego, czyli szpachli, zaskoczyła zarówno ojca, jak i Arka. A widzieli już całkiem sporo w swoich życiach. Ponowne naprawy zawsze są trudniejsze, ponieważ najpierw trzeba usunąć efekty nieprofesjonalnej naprawy poprzedników. W przeciwnym razie działania Arka dałyby tylko chwilowy efekt lub część nie wyglądałaby tak, jak powinna.
Podczas wysychania Arek zajmuje się zderzakiem, który na szczęście nie ma dla niego podobnych niespodzianek. W tym rozbieraniu jesteś najlepszy. Mhm. Nie ma drugiego takiego mistrza. Zależy czego rozbieraniu. Wiadomo, w męskim gronie można sobie pozwolić na męskie żarty. Dobrze, że ich partnerki tego nie słyszą. Dopiero by było. Swoją kobietę to mogę rozbierać. Chyba nie swoją. Rafał, daj mi zaraz maszynkę, tylko przyjadę sobie tam ten szpachel. Jeszcze chwila. Tu siadło. Siadło, piło, no. Zmysł dotyku jest niezwykle ważny. Ręka fachowca wyłapie to, czego przeciętne oko nie zobaczy. Tutaj jeszcze nie jest idealnie, więc Arek tak tego nie zostawi. Co prawda konsultacja z ojcem była, ale w lakiernictwie, jak w medycynie, warto zaczerpnąć drugiej opinii. To jest taka dziura, dlatego. Czujesz? No, ale to też jest pogięte całe. No. Mówiłem, żeby to wklepać, a ojciec powiedział, że nie, że jest okej. Okay. Bo tu wiesz, jak tu dostał strzała, no, to tu się wybrzuszyło. Tu pachlu też. Zobacz. No tak. Całe tak zaciągnąć. No tu jeszcze najpierw tą dziurę bym zaciągnął, to no, tylko. No to zaciągnę tą dziurę, ale... I za chwilę całe, no. Druga warstwa szpachli jest niezbędna. Jeszcze trochę, a Arek podniesie masę pojazdu, aby błotnik wyglądał tak, jak powinien. Miał być mały wgniotek i przerysowany zderzak, a jak zaczęliśmy szlifować ten wgniot, to okazało się, że tam jest dobry centymetr szpachlu. Trzeba było to wszystko zerwać i położyć od początku. Po sporych kombinacjach i nadprogramowych działaniach błotnik i zderzak wyglądają jak nowe, choć panowie nie kryją niezadowolenia. Ty ojciec jest chory, czy co? Muszę iść zaraz. O, ja nie wiem, weź i zobacz. Muszę iść zacząć, bo trzeba pozawozić te auta do blacharzy, nie? No, ja nie mogę, ja muszę to złożyć, tamto zrobić. Wiem. A gdzie ojciec? Pytanie o jego zdrowie jest podyktowane nawałem pracy. Oj, pan Krzysztof nie zwalnia tempa nawet na emeryturze. Tą pracą po prostu się żyje. A kto ma najwięcej czasu, aby skoczyć tu i tam, załatwić sprawy drobne, ale takie, bez których firma by stanęła? Słuchaj, dzisiaj musimy tylko siknąć wnękę w tym, w BMW. Nie wiem, ja bym to posikał całe. No jak to, jak chcesz zaklejać te drzwi i sikać całe? Normalnie. Tak, ściągnąłbym zawsze? Drzwi. No w sumie tak, bo na dwa razy to robić to... Podczas jednej pracy panowie omawiają już kolejne zadania. Warto wspólnie planować, bo co dwie głowy, to nie jedna. A jak jest dobry plan, to robota szybciej idzie. To dużo śrub mi zostało. Składanie samochodu to już ta przyjemniejsza część pracy, przynajmniej w tym aucie. Kilka śrubek, wkrętów, wtyczek i gotowe. Potrzebujesz gadorkę? Zależy który, to sobie weź co potrzebujesz. Rzadkę bym potrzebował, bo tym nie wiem czy dojdę. Nie wiem akurat który potrzebujesz, a te klipsy kiedy będziesz miał? No zaraz pojadę, skończę kije i jadę po te klipsy. No bo ja będę zaś potrzebował je wiem. Potem. Dobra. Ostatnia polerka i kija gotowa. Można wykreślić jedno zadanie z długiej listy. Czy to oznacza, że Arek może się nieco zrelaksować? Nie. O utrzymanie wysokiego ciśnienia zadba roszczeniowy klient. Ja, mimo że teraz bym to poprawił, to i tak to panu wyjdzie, bo tu jest taka korozja. Więc jedyne co można zrobić, wyciąć cały ten dół i wspawać dół przez blacharza. Nie ma innej opcji, bo jeśli ja tylko to zeszlifuję i zrobię tak, jak ktoś tutaj zrobił, zrobię antykorozyjnie i tak dalej, to i tak to panu wyjdzie. Pan z Seatem robiliśmy to auto około 2 miesiące temu. Przyjechał do nas przerysowanymi drzwiami i delikatnie błotnikiem. I no zrobiliśmy mu to tak jak nas prosił, czyli pozbyliśmy się tych rys, polakierowaliśmy drzwi i błotnik. Następnie teraz klient do nas wrócił po 2 miesiącach, że rdza mu wyszła od spodu. Bo to, takie leczenie takiego syfu, to tak jakby pan HIV leczył witaminą C. No tak, nie wyleczy się tego. To trzeba wyciąć i tyle, wyrżnąć i ten. Poprawiamy takie rzeczy. W sensie klient będzie musiał tylko zapłacić za blacharza, który będzie musiał ciąć kawałek tej blachy, wspawać, zrobić tak zwaną łatkę. Koszt już lakierowania całych drzwi bierzemy na siebie. Niczego jeszcze nieświadomy Rafał ze spokojem składa sobie zderzakowe puzzle. Rozkładałem go 3 godziny, chyba będę składał go 5. Teraz po lakierowaniu to już jest w ogóle ciężko, żeby to ogarnąć. Żeby nie porysać go, to jest... Dobra, jedną stronę już mamy. O, w sumie zajęło mi to z 5 godzin łącznie. Rozebranie, zmontowanie potem. Dopasowanie wszystkiego, żeby to miało ręce, nogi. Szefie, dajemy radę! I to koniec optymizmu. Rafał, słyszałeś to? 2 miesiące temu robiliśmy tego Seata.
Tak. I facet do mnie mówi... To jest ten czarny? Tak. Że mówi, że niech pan zobaczy, na drzwiach wyszła rdza. Ja mówię, no tak, ale pan przyjechał do nas z rysami, nie? Że były przerysowane, był błotnik i drzwi. Mhm. A on mówi, no tak, ale mówił pan, że będzie sikany cały element. Ja mówię, ale był sikany cały. A on mówi, nie, pan to zrobił punktowo. No jak mogłem zrobić drzwi do jak połowy można punktowy, punktowo? Żeby nie było śladu widać? Dobrze, mówię, że ja pana, do niego nie wyszedłem. Mówię, proszę pana, no było wszystko sikane, tak dalej. Tutaj, on mówi, no ale pan mówi, że cały element to cały element. No i od spodu są zgnite. No ale... I on do mnie mówi, jak pan robi cały element, to pan go powinien ściągnąć i zobaczyć od spodu. Ty podszedł do Audi i mówi, no takie coś, ja mówię, że jak to maluję, to będę malował to, tą rdzą. On mówi, takie coś, to ja bym tempo zrobił. Ja mówię, tempo to jest pasta. Ja mówię, pobierz tempo, rób to i dzisiaj cię zatrudniam. Mówię, dzisiaj cię biorę na pełen etat. No, dobra. Zrobiło się gorąco, w końcu nic tak nie wyprowadza z równowagi jak roszczeniowy klient. Nie wiem, weź po prostu, już mam dzień zrąbany, dobra. Nie? To praca z ludźmi, zdarzają się ciężkie przypadki i trzeba trzymać nerwy na wodzy, bo po prostu już puszczają, no. Bo to tak jest ze śrubami, że jak ten, lepiej żeby ci zabrakło, niż żeby ci zostało, nie? Nie, właśnie chyba lepiej, żeby zostało. Lepiej, żeby ci zabrakło, bo to znaczy, że wszystko wkręciłeś i jeszcze musisz jedną śrubę wziąć, żeby coś dokręcić. Tak. A jak ci zostanie, to znaczy, że czegoś się przekręciłeś, nie? Korba niedokręcona. No. Teraz dopasowywanie tego. Chyba, że... Kurde, gubię się, wiesz? Uwielbiam, jak klient przychodzi i mi mówi, jak mam robić, nie? Tak jest. Jak powinienem i to, że tylko im dać pistolet i żeby sami sobie robili. No właśnie, najlepiej dać im pistolet, niech sobie sami lakierują, ja sobie też popatrzę, jak oni to robią. Ojciec, to by się najlepiej robiło, jak pędzlem się robiło wnęki, nie? To szło najlepiej. No kiedyś tylko się pędzlem robiło środki. No. Krzywikiem. No. Albo taksówka... Stare dobre czasy, szkoda, że już teraz tak nie można robić, nie? Taksówkarz jak podjechał, wjechał do środka, wytarty szmatą, oklejone szyby, pistolet na niebiesko, 15 mil, bo to było nitro, wylotka. I co? I na giełdę? No, malowane auto, no. Mi się sprzedawało, jak nowe. O ja. No ale jak pan wyjeżdża na dzień dwa, to jest sobota, niedziela, no wie pan, ja też chcę mieć jakieś swoje życie, nie? Z klientami w ogóle nie ma lekko. No, ja w sobotę, niedzielę nie pracuję. No najlepiej, w sobotę, w niedzielę do pracy przyjść. No. Mhm. Przyszły tydzień najlepiej środa, czwartek. Co, nie myślą, że to jest piekarnia? Dobra, wszystko, dziękuję, proszę bardzo. A co on myślał, że w sobotę, w niedzielę pracujemy? Każdy ma swoje życie. No on ma dzień, dwa wolnego, sobotę, niedzielę i wtedy mogę zrobić, nie? Pewnie. Mhm. Nie wiem, od czego to jest, nie? Jak wszystko jest ubrane, a to ci zostało, to zostaw. Żartuję. Po prostu mój błąd, bo nie zrobiłem sobie zdjęć. Wszystko złożone, ale i tak zostały cztery śrubki. I od czego to? Wszystko jest poskręcane. RSA będzie bez czterech śrubek. Ostatecznie kłopotliwy zderzak udaje się skompletować. Zatem pora, aby wylądował na swoim miejscu. Tą operacją zarządza rzeźba. Zależy, czasami Jarek jest tak, że no muszę go zawołać, gdy zamontować jakiś zderzak. Tak, przykładowo przy RS3 teraz będę montował zderzak, no to jest świeżo polakierowany i samemu nie mogę tego montować, ponieważ spadnie mi i co wtedy? Od nowa trzeba rozbierać i lakierować. Ale tym razem odbyło się bez incydentów. No i jest dobrze. Skręcamy. Jarek? Co? Na podłodze z przodu tutaj są śrubki, daj mi resztę. Tu jeszcze tyle śrub jest do tego zderzaka? Tak. Ja pierdzielę, przecież... No. To jest 100 śrub jak nic, nie? 100 śrub było jak nic. Tu masz te. Wrzucanie śrubek do opisanych odpowiednio woreczków to sprytny patent na to, aby niczego nie zgubić i nie pomylić. Arek, byśmy mogli kupić tego bawanka na necie, nie? Czekaj. Wyjdę na Automoto, może mają. Zobacz, może akurat coś mają taniego, dobrego. No są jakieś bałwanki. Pokaż. Zobacz, taki może być. No i zobacz, i co? I ten jest C. Starczy, nie? Starczy, ale tak się męczę, zobacz. 10 cm podnosi, to wiesz. No. To pyknie, nie? A lewarek, zobacz, lewarki ma podkładać, męczyć się. Jakkolwiek by się nie starać, zawsze podczas lakierowania zdarzą się jakieś niedoskonałości, na przykład drobinki kurzu, tak zwane syfki.
Dlatego teraz Arek dokładnie ogląda maskę i polerując pozbywa się ich. Rafał robi to samo, tylko przy swoim ulubionym zderzaku. Zanim auto trafi do klienta, wszystko musi być idealne. Pora zamontować maskę. Tutaj także jest wymagana ścisła współpraca. Weź nabij ten teleskop, żebym nie trzymał, musiał trzymać łubem. Rafał jeszcze podokręca śrubki, połączy wiązki kabli oraz spryskiwacze szyb. A na koniec trzeba jest wszystko okay. Sprawdzić. Kolor jest sobie. Dobrze. Elegancko. Elegancko tego, nie? Może kiedyś se kupię, nie? No. Z dwóch złożymy jednego i pasuje. Ale już nie będę rozbierał ci na pewno zderzaka przedniego. Dwóch złożymy jednego i tyle. Odpada. Na pewno nie przedni zderzak. Czy jak ona przychodziła? Dobra. Siedzi. Najważniejsze, że szef zadowolony tego z wykonanej roboty. W warsztacie następuje roszada i wjeżdża nieco starszy kolega. Au, boli od samego patrzenia na ten biedny wąż. Osiemdziesiątka zajęła swoją pozycję i już niedługo panowie się nią zaopiekują. I znów krzyczyki zaniósł tam. No. Rafał lubi co jakiś czas wyjść na świeże powietrze i zresetować umysł. Nawet jeśli w tym czasie ojciec akurat zechce opowiedzieć o kolejnym zadaniu do zrealizowania. Ej, wiem jaki kolor zrobimy na tetetkę. Pamiętacie jak robiliśmy motor? Uważajcie. Takie coś zrobimy, co? Nierealny. No czemu? Zajebisty. Nikt takiego nie ma. A ja lubię mieć coś czego nie ma nikt. Jesteś chyba chory ty. Zajebisty będzie. No człowieku. Zabiorą mi dowód. Wystaw. Jak to będzie kryło? No dobra. Wystaw to jako tu Wielgowska. Nie no, bo wyjdzie ekstra, mówię wam. Robimy to. Dyskusja o tym, czy wybrany przez Arka kolor pasuje bardziej do auta, czy znaków drogowych, trwały jeszcze dłuższą chwilę. Ale o tym, jaki będzie finalny efekt, przekonamy się później. W kolejnym odcinku. Panowie zabierają się za demontaż Audi TTS. Do warsztatu przyjeżdża Baby Ferrari, czyli Alfa Romeo 4C. A Audi 80 odzyskuje dawny blask. Dziękujemy za oglądanie. Koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.